Witajcie. Witam Was z Królestwa Reni. Właśnie jestem po przetarciu pomidorków do keczupu. Obiecałem przepis na keczup. No i chyba dzisiaj przyszedł ten czas, żeby się tutaj nad tym pochylić. Także dziękuję za wszystkie przypomnienia i przepraszam, że tak późno. Mam nadzieję, że uda się zrealizować ten przepis. I tak może jeszcze kilka słów wstępu. Słuchajcie, robiłem jakiś czas temu filmik, w którym pokazywałem, jak robię pomidorki na przeciel, koncentrat i tak dalej. Używałem wtedy tej maszynki. Ta maszynka mi się naprawdę sprawdziła. Przerobiłem tą maszynką około 150 kg pomidorów. Nic się z nią nie stało. Co prawda kontuzjowałem ją, urwałem tutaj tą korbę, śrubę, ale zrobiłem to, także teraz nic się nie dzieje. Trzeba po prostu odpowiednio do tego podejść. I tutaj dziękuję Wam za te wszystkie Wasze głosy, w których pisaliście, jak Wy to robicie, w jaki sposób to u Was wygląda. I nie zawsze da się po prostu zrobić tak, jak niektórzy pisaliście. Jeżeli są pomidory takie jak ten, czyli takie, które ja uprawiam, które też wysłałem, czy takie tutaj gruszkowate, czy powiedzmy takie, to są stricto na właśnie takie przetwory, jakieś przeciery, koncentraty i tak dalej. Te pomidory są dosyć twarde, niezależnie od tego, czy one są mocno dojrzałe, czy nie, więc z nich skórka tak łatwo nie schodzi. Więc zaczynałem swoją przygodę wtedy od sparzenia właśnie tych pomidorów wrzątkiem. Później, gdy okazało się, że nie chcę skórka odchodzić, później zacząłem je gotować. Doszło do tego, że po prostu gotowałem około 1,5 do 2 godzin. Gdy się tak przygotuje, wszystko idzie lekko. Do momentu, słuchajcie, gdy zaczną pojawiać się pestki, czyli trzeba dobrze mieszać, żeby i miąższ poszedły, i skórki, i pestki, i ten sok, wszystko, żeby jednakowo, bo gdy pójdą same pestki, to się po prostu tutaj, w tej końcówce mi blokują, dlatego mi się urwała ta śruba, nie mogę po prostu tego wyciągnąć. Na siłę to robiłem, użyłem naprawdę sporej siły, żeby to wyciągnąć. Takie pomidorki, czyli te zwykłe, jakieś tam malinowe, klasyczne takie, takie kształtne, czy takie może mniej kształtne, te rzeczywiście wystarczy sparzyć i odchodzi skórka, tylko uważam, że nie ma tutaj takiej potrzeby. Robię tak, jak robię, czyli gotuję je, przecieram przez tą maszynkę, oddzielam i separuję pestki i skórki, zostaje sam już sok, który będę redukował. Właśnie już mi się gotuje, bo już sobie zrobiłem. I właśnie, wracając do tego, a tu jeszcze muszę Wam powiedzieć, że jest taka wartość dodana tej maszynki. Otóż to jest taki, powiedzmy, olejek, który używa się do nakładania do maszynki. Też jest fajnie to skonstruowane. I tutaj można to użyć jako lejek do słoika, do nalewania takiego przecieru, koncentratu, czy w tym przypadku keczupu. Myślę, że do tego małego słoiczka to jak najbardziej będzie pasowało, więc za kilka groszy naprawdę bardzo fajny sprzęt. Do tego jeszcze jest popychaczka. Dobra, ale wracając do tematu filmu, czyli tego naszego keczupu, żebym czegoś nie pominął. Oprócz tego, że będzie nam potrzebne pomidorki, które tak jak zrobicie, tak jak uważacie, możecie to zrobić swoim sposobem. Ja zrobiłem za pomocą tej maszynki. Próbowałem jeszcze zwykłą maszynką do mięsa mielić pomidory i dopiero później przecierać. Jeszcze dwa słowa. Można surowe, ale takie pomidorki. Wtedy one dobrze się sobie tutaj, ta maszynka sobie dobrze z nimi radzi. Te już niestety jest ciężko, więc lepiej przygotować i tak trzeba poddać obróbce termicznej i tak trzeba zredukować ten sok, że po prostu można to zrobić. Nawet takie ciepłe, dobrze, no nie gorące, ale takie ciepłe, podgrzane pomidorki przygotowane fajnie przechodzą przez maszynkę. Dobra, czyli mamy już ten etap, że mamy zrobiony przecier. Co będzie nam potrzebne do naszego keczupu? Około 2 kg, 2 litrów przecieru i teraz cebulka. Ta cebulka będzie za duża, więc będzie tylko pół, czyli będzie potrzebna cebulka. Będzie potrzebny czosnek. Będzie potrzebny ocet jabłkowy, tu jest winny z winogron. Będzie potrzebne jabłko. Cebulka oraz czosnek poszatkowany, także to będę przesmażał delikatnie na oleju. Tu
tu już mam podgrzany, przygotowany przecier. Jest dosyć gęsty. Bardzo słodki, więc będzie potrzebna odrobina soli i na pewno odrobina octu, żeby go troszeczkę dokwasić, doprawić do smaku. Więc ja za chwilę wstawię sobie, nie wiem na której tarce, może na tej, wstawię patelnię, żeby podsmażyć cebulkę, a w tym czasie skroję pół jabłka, które będę używał do produkcji keczupu. Patelnia się rozgrzewa, łyżka oliwy na patelnię, niech się podgrzeje i tu będę podsmażał cebulkę. Cebulka z ząbkiem czosnku, czyli jedna główka cebuli. Ładnie poszatkowane, drobniutko. No i tutaj Wam powiem taką ciekawostkę, że to jest prezent, który dostaliśmy w Cikocinie, Także dostaliśmy bardzo fajne, przydatne urządzonko. Są dwa, mniejsze i większe. Mniejszy można użyć na przykład do czosnku, ten można użyć do cebulki. Ja pokroiłem to na mniejsze kawałki, włożyłem kilka pociągnięć i jest poszatkowane, więc bardzo fajne, przyjemne, no takie bardzo przydatne urządzenie. Także dziękuję za ten prezent. Pomalutku tutaj trzeba pilnować zawartości patelni. Przesmażyć delikatnie. Może troszeczkę dodam tutaj soku z pomidorów, żeby to się podusiło, może zmniejszy ogień, nie ten, zmniejszy ogień. Cebulka się dusi, dodałem troszeczkę przecieru z pomidorów, gdy się to trochę zredukowało, chcę dodać jeszcze przetarte jabłko, żeby to wszystko nabrało mocy i teraz trzeba to wszystko razem na wolnym ogniu dusić. Ja to podgrzeję tu na patelni i przerzucę to wszystko do garnka, w którym mam przecier. No i to wszystko będę razem wtedy dusił. Już jest zapach, aromat, a jeszcze nie wszystkie przyprawy zostały dodane. Trzeba cały czas mieszać. Wszystko mocno się zredukowało. Może pokażę tu, obniżę kamerę. I teraz taka moja porada odnośnie gotowania, redukowania, żebyśmy wybrali sobie garnek o grubym dnie, bokach. No i trzeba systematycznie mieszać, żeby to nie przywarło. Jest to już mocno zredukowane, więc ja przykryłem to przykrywką. Zapach jest niesamowity. No i na chwilę zestawiłem garnek z naszym keczupem. Mocno się wszystko zredukowało. No i teraz najprzyjemniejsza chwila chyba, bo zaczynamy doprawianie. Więc na pierwszy rzut idzie sól. Wcześniej nie doprawiałem solą z uwagi na to, że no mocno nam się to będzie redukowało, więc nie do końca wiem ile po prostu wsypać soli. Teraz będzie już bardziej miarodajne to wszystko. Także tutaj wymieszam. Za chwilę sprawdzę. Jeszcze nie wszystko, jak widzę, się rozgotowało, rozpadło. Myślę, że soli będzie w sam raz. Można dodać odrobinę pieprzu, jeżeli ktoś lubi, ale pieprz to mówię pod sam koniec redukowania, gotowania. Pieprz nie lubi wysokiej temperatury. Papryka, słuchajcie, papryka w moim przypadku jest tak grubo mielona, słodka papryka. Można dodać
ostrej papryki. No ja miałem taki epizod, tutaj muszę się przyznać do mojej wpadki, jaką miałem podczas komponowania, robienia mojej przyprawy do zup. Nie wiem jakim cudem, ale trafiła mi się torebka z ostrą papryką i wsypałem ostrej papryki. No już niektórzy wiecie, no powiem tak, no niektórym się to spodobało, później prosili mnie o taką ostrzejszą o przyprawę z ostrą papryką. Ja mówię, że to był taki wypadek przy pracy, można sobie dosypać tam według swojego uznania. Dobra. Można, słuchajcie, również, jeżeli macie świeżą, dostępną w ogrodzie, to można razem z pomidorkami przegotować i później przepuścić przez taką czy inną maszynkę. No, w moim przypadku, no, ja bym przypuścił przez tą maszynkę. Dobra. Słuchajcie, można jeszcze dodać bazylii. Ja tutaj mam bazylię z pomidorkami suszonymi, bo akurat tutaj mam dostępne, więc może to być świeża bazylia, jeżeli macie. Także dodam tutaj to według uznania. Ja tutaj nie będę nikomu mówił, ile macie wsypać, bo to każdy ma swoje smaki. Ja zawsze wychodzę z założenia, że może będę mieszał, jaki zapach. Ja zawsze wychodzę z założenia, że im mniej prosta baza, tym więcej daje nam później w przyszłości możliwości. Możemy w każdej chwili dodać te przyprawy, które nam są potrzebne. Także o, tak by to wyglądało. Przepraszam, że tak hałasuję, ale a jeszcze ocet, słuchajcie, jeszcze ocet, bo jest to bardzo słodkie. A, ocet. Też metodą prób i błędów. Jest to bardzo słodkie. No w tym roku pomidory są słodkie chyba. Myślę, że odpowiedzialna za to jest susza. Także one rosną mniejsze, tak jak było to w przypadku truskawek, też tłumaczyłem smak truskawek, od czego jest zależny. Myślę, że w dużej mierze tutaj ta mniejsza ilość wody jest odpowiedzialna za to, że owoce rosły mniejsze, wolniej rosły, więc tej esencji pomidora w pomidorze jest dużo więcej. To jest to. Bez żadnej korekty. Ewentualnie może troszeczkę soli. To jest to. Dobrnęliśmy do końca. Jeszcze taka moja uwaga. Jeżeli chcecie bardziej taki drobną konsystencję, żeby przypominało ten ketchup, który kupujecie w sklepie, ten jest o niebo lepszy. Także tutaj nie ma dwóch zdań. Ale jeżeli chcielibyście taką drobniejszą konsystencję, można to zblendować. I tutaj bym radził przestudzić to troszeczkę, żeby nie było to za gorące. Przestudzić to, zblendować i odstawić pod przykryciem. Niech te wszystkie przyprawy, które są tutaj, niech nabiorą mocy, niech to się wszystko przegryzie. Jeszcze raz wtedy zagotować, żeby móc to przełożyć sobie do słoiczków. Słoiczki, jakie chcecie, jakie Wam będą podręczne. Ja znalazłem tutaj takie, można użyć tych. No i teraz słuchajcie, taka jeszcze ciekawostka. Pasuje, także to jest takie, to jest lejek od właśnie maszynki, także i do małych słoików, i do dużych. Ja będę to nakładał do tych z dużym otworem. Także tutaj to jest przygotowane, świeżo zdjęte z kuchni. Słoiki są przygotowane, umyte, wyparzone. Jeżeli są używane, jeżeli nowe, to są tylko przepłukane. Jeszcze można dołożyć. Także w ten sposób. Tu musi być czyste. Także nakrętki już przetarłem. I taki właśnie słoiczek gorącego ketchupu. Ja generalnie robię to na kuchence, nakładam na kuchence, także nieraz widzieliście mnie, jak nakładałem, nalewałem powiedzmy to syrop z bniszka, czy jakiś inny sok, który robię, że delikatnie gotuję na drobnym, na wolnym ogniu, to gotuję. Dobra, to jest czyste, tu nic się nie zadziało. I tak nie przekręcam tego do góry nogami, po prostu takie gorące wstawiam i to po prostu musi się zawykować, musi złapać. Także nigdy nie miałem problemów. Czasami się trafia jakaś
nakrętka, także to wiele osób właśnie sygnalizuje, że pojawiło się jakieś, no można tak to nazwać, jakieś podróbki, nakrętki czy słoiki, które nie są kompatybilne z pozostałymi akcesoriami, czyli nakrętkami, czy jakieś tam uszczelki, nie wiem, czy to są te weki, bo też jest moda właśnie na te, powrót do tych starych słoików, jakie mieliśmy na gumkę. To chyba były takie litrowe, gdzieś tam u mnie na strychu tego jest mnóstwo, mnóstwo tych sprężynek, gumek, tego wszystkiego, ale muszę się dobrać na strychu. No i odszukać tych skarbów, troszeczkę przegrzebać to. Zresztą myślę, że jeszcze tutaj będą takie filmy, które, w których pokażę jakieś tam rzeczy, które są u mnie jeszcze w domu, gdzieś tam się znajdują w jakiejś komórce, w jakimś składziku i tak dalej. Dobra, słuchajcie, to będzie na... Podniosę może mikrofon, bo nie chcę tutaj gadać do nie wiadomo czego. Także to by było na tyle w taki prosty, szybki sposób. No trzeba przygotować składniki. Największym tutaj, największą zaletą tego swojskiego jedzenia jest to, że to jest zdrowe. To większość tych produktów możemy we własnym zakresie sobie przygotować, wytworzyć, pozyskać. Więc to jest zdrowe. Przyprawimy tak, jak my chcemy. Czy to będzie mniej pikantne, bardziej pikantne, mniej słone, bardziej słone, słodkie. Jak widzieliście, tutaj grama cukru nie było. Naprawdę, uwierzcie mi, jest to słodkie, więc myślę, że tutaj no, troszeczkę poszło więcej tego octu. I ocet, jak według moich kubków smakowych, to najbardziej by się tutaj nadawał właśnie taki jabłkowy. I jeżeli jabłko dodajecie, jabłko to też może być kwaskowate. Wtedy tego octu będziemy potrzebowali mniej. Ocet winny, więc no tutaj nie doszukujmy się, że to jest szkodliwe czy coś takiego. Także wszystko to, co jest naturalne, powstało w wyniku jakichś naturalnych procesów, jest zdrowe. To toleruje nasz organizm i na pewno to nie będzie z tego powodu cierpiał, nie będzie nikt chorował. Oczywiście we wszystkim jest potrzebny umiar. I wszystko to musi być zbilansowane, odpowiednio dawkowane, także nie ma sensu jechać z jednej skrajności w drugą skrajność, także wszystko w odpowiednich ilościach, także i miłością można zabić, ja to zawsze będę powtarzał, miłością można również zabić, także trzeba we wszystkim mieć umiar i życzę Wam takiego umiaru, nie tylko umiaru, ale takiego uśmiechu, żebyście z uśmiechem i z radością szli przez to życie i nie bójcie się kuchni czy ogrodu, bo naprawdę to nie są jakieś obowiązki. To, jeżeli podejdziemy do tego w taki odpowiedni sposób, to jest to przyjemne. I ja bardzo często do tego mojego pichcenia wracam. Pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego razu.